Cześć, witajcie. Ja nazywam się Grzegorz Dworak. Dzisiaj zaprezentuję Wam, w jaki sposób przygotować nagranie do Skype'a. Skupimy się nad aspektami technicznymi. Pokażę Wam, co mi się sprawdza. Przy tym filmie będziemy bazować na jednej z naszych ofert. Link oczywiście w opisie. Po pierwsze, zacznijmy od telefonu, którego no niestety Wam nie jestem w stanie pokazać, ponieważ właśnie z niego nagrywamy. Ja korzystam z Samsunga 10e. Próbowaliśmy ten film nagrać i podmienić, żeby móc Wam pokazać ten telefon fizycznie innym telefonem Huawei'em. Niestety jakość nie była zadowalająca, dlatego postanowiłem, że jednak nagrywamy moją S10e. Jeśli chodzi o mikrofon, sprawdzają nam się mikrofony tak zwane krawatowe, które są podpinane, tak jak widzicie u mnie. Bardzo dobra jakość dźwięku. Ja korzystam akurat z Boi, natomiast bardzo mocno zastanawiać się na przejście 2-3 levele wyżej na mikrofony firmy Rode. Teraz pokażę Wam, jaka jest różnica po odpięciu telefonu, jaki będzie dźwięk, jeżeli faktycznie odepniemy mikrofon krawatowy. No i teraz słyszycie mnie. Mam nadzieję, że ta różnica jest odczuwalna. Kolejną bardzo ważną kwestią jest zakup gimbala. To jest wydatek pewnie około 700 tysiąca złotych. Ja akurat korzystam z firmy Fly. Stabilizacja telefonu, bardzo ważna kwestia w ujęciach nie takich statycznych, a bardziej dynamicznych, gdzie przechodzimy przez budynek, gdzie mamy schody, gdzie chcemy, żeby była płynność, gdzie schodzimy po schodach do ogrodu. No to jest na pewno bardzo fajna kwestia, niezastąpiona. I ten wydatek, uważam, jest warty swojej ceny. Ten obraz jest na pewno dużo bardziej płynny, bardziej atrakcyjny dla oglądającego. Kolejną ważną kwestią jest dobry statyw. Ja używam w ogóle sprzętu z firmy Manfrotto. Ten statyw waży tam z 2-3 kilo. To jest jego może mankament, że musimy go taszczyć. Natomiast uwierz mi, jest naprawdę silny, stabilny i jak masz zamontowany sprzęt za kilka tysięcy złotych, to masz pewność, że nie spadnie, nic się nie potłucze, nie rozwali. Głowica regulowana w trzech płaszczyznach, także jesteśmy w stanie naprawdę spoziomować, zrobić jak chcemy. Ten statyw ma chyba 1,90 m, możemy nagrywać. Dlaczego to jest ważne? No jeżeli sam gdzieś tam nagrywasz, sam korzystasz, to bardzo często przy użyciu właśnie statywu i dedykowanego do niego wpięcia do telefonu, jesteśmy w stanie nagrać materiał, który dodatkowo odpalimy sobie z pilota. To jest parę złotych tak naprawdę. Większym wydatkiem jest oczywiście dobry statyw. To jest nawet kilkaset złotych. I przejściówka też używam Manfrotto. Uważam, że warto. Wpinam, tu jest wszystko stabilne. Mogę to spoziomować i naprawdę bardzo fajne ujęcia z tego powstają. Pytanie brzmi, czy warto wydać kilkaset złotych na dobry statyw i wpinkę do niego? Ja uważam, że tak, ale ty sam sobie musisz odpowiedzieć na pytanie. Opcja tańsza, 6 do 10 złotych, Allegro. I statywik 30-50 zł, Allegro. Pytanie, jaki masz telefon, czy on jest warty 2000, 3, 4, tego nie wiem. No i musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcesz, żeby telefon za 3000 ci się spadł i potłukł. Ja nie chcę. Oczywiście bez tych wszystkich dodatków, które tutaj pokazałem, jesteś w stanie też zrobić nagranie online i pokazać je swojemu klientowi.
Natomiast ja wyszedłem z założenia takiego, że sprzedając dom za milion, czy drogi apartament za 500-600 tysięcy, chcę mojemu klientowi dać jakość. Podejrzewam, że on tej jakości oczekuje. Więc ja robię to w ten sposób, a decyzja, w jaki sposób ty to zrobisz, należy do ciebie. Na koniec jeszcze kilka aspektów, na które ja zwracam szczególnie uwagę. Prezentując dane pomieszczenie, warto stanąć w narożniku czy w narożnikach danego pomieszczenia i skadrować panoramę, żeby pokazać całościowo dane pomieszczenie. Kolejnym ważnym elementem, na który klient zawsze zwraca uwagę, będąc na nieruchomości, a zauważ, że on na niej nie jest i to my go reprezentujemy, jest widok z okien czy balkonu. Zawsze staram się, jeżeli taka techniczna możliwość jest, otworzyć okno i znowu około 180 stopni skadrować mu ten widok, żeby zobaczył najbliższe otoczenie. Unikamy kadrowania przez okno, które jest zamknięte, bo mamy firanki, mamy zasłony, mamy rolety. Nie do końca zawsze te okna są umyte, czyste. No i mamy problem pod tytułem odbicia swojej postury w oknie, a tego pewnie byśmy niekoniecznie chcieli. Bardzo ważnym czynnikiem jest jeszcze korekcja jasności nagrania. Tam, zwłaszcza gdzie nie mamy lamp, bo mamy pustostan i przy przeprowadzce te lampy zostały zdemontowane i mamy oświetlenie słabsze albo pora roku jest, która powoduje, że już jest ciemno, przed nagraniem koniecznie sprawdź w ustawieniach telefonu. Być może jesteś w stanie przy tych lepszych modelach spowodować to, że w samych ustawieniach telefonu będzie to pomieszczenie wyglądało w porządku. Jak sam widzisz, przyjechanie wcześniej na nieruchomość, przetestowanie sprzętu, przetestowanie oświetlenia, nagłośnienia znacząco wpływa na jakość później samego nagrania. Jeżeli będą błędy, potknięcia, coś będzie źle słychać, źle widać, będzie to na pewno dosyć frustrujące dla Twojego klienta i mało profesjonalne i on będzie się zastanawiał, kogo ma po drugiej stronie. Także zrób to dobrze, zachęcam do tego. Jeżeli ten materiał został dobrze przygotowany, nagrałeś go, prawdopodobnie posłuży Ci przy kolejnych prezentacjach. Już na etapie rozmowy telefonicznej z klientem możesz zaproponować, że dla poprzedniego klienta, jednego z klientów przygotowałeś taki materiał i że go możesz przesłać drogą mailową czy messengerową. Dzisiaj to tyle ode mnie. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zachęcam, zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli ten film Ci się podobał, poproszę o kciuk do góry. Jeżeli masz jakieś inne pomysły, przemyślenia, koniecznie napisz w komentarzu, na pewno do tego się odniosę. Dzięki, cześć!